tą uchwałę dość szybko, ale pora roku jest taka, że tych uchwał nie ma dużo. Pozwolę sobie odczytać kilka pism takich ważnych, które mojego punktu widzenia tematy były poruszane. Dostawienia koszy na terenie dzielnicy. W związku z Państwa korespondencją dotyczącą dostawienia koszy na śmieci wzdłuż ulicy Księdza Jancarza, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka ZO, w Krakowie, uprzejmie informuję, że w obecnej chwili nie możemy przychylnie rozpatrzyć Państwa projektu. Na przedmiotowym terenie, to jest ulicy Jancarza, Wawelskiej, Nagłowickiej, Miśnieńskiej, znajduje się około 20 sztuk koszy na śmieci, które w pełni zabezpieczają potrzeby przechodniów. Z tego co wiem, pan Sławek dzwonił jeszcze do firmy, do MPO, rozmawiał. Mówiłem, właśnie podparłem się dwoją osobą. I co? No, to jest pan mało skuteczny. Muszę pan ze mną wybrać do MPO, miałby pan to. A proszę państwa, następna taka ciekawostka. A muszę to czynić, nie chcę mówić. Bo to też jest. Ale to trzeba walczyć. Dobrze, spokojnie. Tutaj zaproszę mieszkańców osiedla kombatantów. Uporządkowanie terenu w rejonie skrzyżowania ulicy generała Okulickiego, generała Bora Komorowskiego z Wiślicką. W odpowiedzi na pana pismo z dnia 2 października informuję, że w dniu 15 października strażnicy miejscy oddziału 6 wzgórza Krzysławskie przeprowadzili kontrolę wskazanego w piśmie miejsca. Mówimy o tym miejscu, gdzie znajduje się taka duża reklama i jest otoczony takim metalowym płotem. Bo ciekawostka będzie na końcu. W jej trakcie stwierdzili, że zaświecone i zarośnięte działki są własnością prywatną. Właściciele zostali zobligowani do ich uporządkowania, jednak obecnie obowiązujące przepisy prawa nie dają możliwości wydania polecenia usunięcia roślinności. Informuję ponadto, że uszkodzone ogrodzenie znajduje się na terenie będącym własnością gminy Kraków. Sprawa została przekazana do służby. No to ja akurat teren prywatny i na prywatny starczy. A gminy w sobie. Proszę Państwa, my sobie to będziemy sprawdzać, ponieważ do tej pory nic nie zostało zrobione. Proszę Państwa, następny punkt. W dniu 6 listopada Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowia Kraków. Doszły dwa nowe programy. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy i program profilaktyki zakażeń... Tak. Oraz program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat zamieszkałych w gminie miejskiej Kraków, proszę Państwa. Tylko mówimy cały czas jest jeden problem. Są takie same programy, które robi i miasto, i dzielnica. Dlatego będziemy jakoś debagować, żeby jakoś wyjść z tego problemu. Beznadziejnie, jak tylko taki mały przedział wiekowy. Beznadziejnie. Dokładnie. Gdzie można tam tylko rok wziąć pod uwagę? A co, 3 lata to już się nie ma? Nie. Proszę Państwa, to nie mamy na to wpływu niestety. No. Ale ktoś mało tego, że graliśmy na opinię, to ponad rok chyba. No wiem. Proszę, następna sprawa. Planowane zmiany organizacyjne w celu zapewnienia optymalnego dostępu do usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszkańcom gminy miejskiej Kraków wdrażane są w roku bieżącym następne zmiany organizacyjne. Ja proszę Państwa powiem w skrócie, że filia, która do tej pory obsługiwała naszych mieszkańców i znajdowała się na osiedlu teatralnym, w celu tak zwanym zapewnienia optymalnego dostępu została przeniesiona na ulicę Rzeźniczą. Odbywały, ale teraz proszę Państwa, odbyła się już rozmowa tutaj z dyrekcją, z panią dyrektor Grodecką i z panią kierowniką z Rzeźniczej. Chcemy wyjść tutaj do mieszkańców naprzeciw i będą odbywały się dyżury w naszej siedzibie Rady Dzielnicy 15 Miszczewice na dole w pokoiku. 3 razy w tygodniu bodajże, jeszcze to będzie sprecyzowane. Nie mamy. Już mamy. Proponowany harmonogram pracy punktu to poniedziałek i piątek od godziny 8 do 10 oraz środa od godziny 13 do 15.30. Poniedziałek godzina 8 do 10 i w środę od godziny 13 do 15.30. Będziemy to starali się teraz nagłośnić na naszej stronie internetowej. Oni też robią jakieś, żeby poinformować mieszkańców o zaistniałej sytuacji. Zobaczymy jak to będzie, jak się, jak to się będzie funkcjonowało. Następnie mam taką dobrą wiadomość, proszę Państwa. Zajęcie pierwszego miejsca, Szkoła Podstawowa nr 126. Halowa piłka nożna dziewcząt. Mamy dziewczyny mistrzynie w szkole 126, tyle czoło, czyli 126 dziewczyny w piłkę nożną. 85 wiedzę ręczna, 89 siatkówka z tego dominuje. 126, dobrze, bo to się rozkłada na poszczególne. A dziewczyny piłkę nożną. Dobrze, no.
Dziewczyny pojechały na małopolskie igrzyska i tam zajęły czwarte miejsce. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Mam nadzieję, zaprosiłem ich do dzielnicy, mam nadzieję, że przyjdą. O, idą. A 144? O, idzie piłkarka nożna. Ale jaka ładna. Ile bramek strzeliłaś? Ile ja strzeliłam? Tak. Gol. Zbysiu, tyś odkrył po 3 latach, że pani Aga ładna jest? Halo? Kobiecie zawsze się mówi, że jest ładna. Nie. Proszę Państwa, codziennie jej mówię. Jeszcze kilka spraw i będziemy mogli się wymieniać. Poproszę spotkanie w Urzędzie Miasta z panem przewodniczącym. Kasiu, ładna jesteś. W sprawie naszych środków zadań powierzonych. Proszę Państwa, pozwoliłem sobie, było zapytanie. Ponieważ do dzielnicy zostały wysłane propozycje przyznania środków powierzonych według algorytmu i według wzoru. Według tego algorytmu i wzoru, to nasza dzielnica była stratna około 200 tysięcy złotych. Proponowano nam 400 parę tysięcy. Dlatego jedne dzielnice się ucieszyły, ponieważ tak. Budżet jest stały, jest określona kwota podzielona na 18 dzielnic. Jeżeli komuś się coś zabrało, znaczy ktoś ma więcej, to znaczy, że komuś się coś zabrało. I padło takie głosowanie, no kto jest za tym, żeby zostawić dotychczasowe budżety, jakie mieliśmy, co było najbardziej zasadne, ponieważ my już do tego budżetu staraliśmy dopasować się zadania. Część przewodniczących, w tym dzielnica 15, opowiedziała się za zostawieniem dotychczasowego, czyli w tym przypadku mielibyśmy 656 tysięcy, a nie 400 kilka. Natomiast ostateczną decyzję podejmie pan prezydent. Tu chciałem tylko przekazać, no, że jakie podjąłem stanowisko w naszym imieniu, ale myślę, że jest to zasadne wziąć pieniądze, które są jednak większe. No, oczywiście, że tak. Następna sprawa to nasze rowery. Postaraliśmy się, powiedziano nam, że 50 tysięcy, będziemy mieć 2 stacje, to teraz kontynuacja tego, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. W odpowiedzi na Państwa wniosek sekcja do spraw realizacji polityki rowerowej miasta informuje, że przy założeniach obecnej koncepcji dotyczącej rozwoju systemu roweru publicznego KMK Bike zlokalizowanie stacji w Państwa dzielnicy nie będzie możliwe do realizacji w roku 2014. Kluczowym elementem tworzenia systemu automatycznego wypożyczania rowerów jest kryterium odległości pomiędzy stacjami. Sieć wypożyczalni powinna charakteryzować się bowiem w miarę jednolitą gęstością rozmieszczenia stacji. Państwa argument dotyczący charakteru przystanku pod nazwą Wisicka jest słuszny. Jednakże w związku z ograniczonymi środkami finansowymi, a także brakiem na chwilę obecną dogodnego połączenia wspomnianego przystanku z powstającą drogą rowerową po stronie południowej, ale i braku morskiego, wpisanie przedmiotowej lokalizacji na listę planowanych stacji KMK Bike jest bezzasadne. Czyli miały być dwie, a nie będzie żadne. Tak? Na dzień dzisiejszy żadne. A jak reszta dzielnic, wiadomo, wyszła na tym? Tak? Wszystkie mają po 2-3. Bo miałem być tam 2 przecież, nie? Ale mają 2-3 z środku. No dobrze, tylko jest sprawa tego rodzaju. Weź pod uwagę jedną rzecz. Która dzielnica ma ścieżki rowerowe, a która nie ma? No tak. No proszę Państwa, ja tu od razu powiem jedno. I tego się trzeba troszeczkę trzymać. To, że powstają, bo tak każdy mówi, o kurczę, 14 mają piękne ścieżki rowerowe. Tylko weźmy pod uwagę, to nie 14 wkładała do budżetu ścieżki rowerowe, tylko powstał ogólny plan siatek połączenia, żeby ścieżka miała początek i koniec. Dlatego czasami nie jesteśmy w stanie, na przykład jak remontujemy chodnik, że zrobimy tam ścieżkę rowerową, bo brakuje miejsca, po prostu brakuje. Jest to bezzasadne czasami. Znaczy, tutaj była pomysł, żeby zrobić jeden kolor, czasami tak delikatnie wskazać. No to nam powiedziano ostatnio, że robiliśmy na Wiślickiej, przepraszam bardzo, bo jest wskazane, że to jest ścieżka rowerowa, proszę sobie jej zobaczyć, jest znak. I faktycznie ja pojechałem, uwzględniałem, jest ścieżka, jest to droga dla pieszo i dla roweru. Ze względów bezpieczeństwa ścieżka rowerowa ma określone parametry i chodnik ma określone parametry. I dlatego nie można czegoś tak zrobić. Ale to co ja mówiłem, że jak to jest takie ogólne, że jak jest część chodnika jest jedną kolorem, drugi część kolorem drugim, to można się jakoś to załatwić. Tak jest na przykład na jak zjeżdża z Boraku Morskiego w tył, tam jest dwukolorowa ścieżka, nawet tam i nie ma żadnego problemu, kurczę, ludzie sobie tam radzą. I tak trzeba robić. No. A z koloru chodników nas nie będzie rozliczał. No to oczywiście, że tak. No, są dwa kolory, kurczę. Nie jest to oszustwo według mnie, tylko
A dzisiaj blondynka i tak na rowerku jechała sobie trzypasmowe, czy Bora Komorowskiego? Środkiem. Środkiem, a obok wzdłuż leci sobie ścieżka rowerowa. Już cały ruch zatrzymany, bo nikt nie wiedział, czy blondynka słyszy w prawo, czy w lewo. Całym szacunkiem dla blondynka. Co za to za samokrytyki. Farbowana. Tak. No, ustawa kombatantów. Ale to zostanie mam. Mamy nasze wystąpienie do instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska w zakresie hałasu i emisji spalin występujących na ulicy Okulickiego, która jest lokalizowana w lokali nowych kombatantów, z uprzejmą prośbą o wsparcie załatwienia tego uciążliwego tematu. Sprawę prowadzimy od 2001 roku i mamy nadzieję, że opracowany program ochrony środowiska, który ma być przyjęty do końca 2013 roku, tym razem na poważnie potraktuje prośbę mieszkańców, w których imieniu występujemy. Proszę Państwa, nie chciałbym, dlatego chcę to odczytałem, ponieważ no, ilość podpisów jest znaczna. Sprawa była poruszana już na spotkaniu ze spółdzielnią. Ja nie za bardzo wiem, jak my możemy tutaj pomóc, jaka jest zasada. Proszę spółdzielnia, Panie Przewodniczący. Wieńczyce. Ale nie. Wiesław. Proszę Państwa, bo tutaj jest... Jeżeli byś ktoś przyjrzał na podpisy zebrane, to są trzy praktycznie bloki wzdłuż ulicy Okulickiego. Ten wieżowiec, jeden, drugi tutaj. Tak. Kombatantów? Tak, kombatantów. Te, które bezpośrednio odbudują. Dwójka, piąta, siódemka, szóstka. I teraz proszę Państwa, powiem coś, co może nie jest do końca popularne, ale Bóg mi świadkiem prawdziwe. Ta sprawa funkcjonuje od dawna. Zebrała się jakaś grupa ludzi, do czego mają prawo, nie wiem, i wnioskują o ekrany. Ubierają, chcą ubrać to radnym dzielnicy, prawdopodobnie w spółdzielni coś nie mają zawodnego przebicia i co? A no mianowicie argumenty, które oni stawiają, próbując wymusić, tak delikatnie mówię już na Radzie, nie są do końca rzetelne i prawdziwe. Ja rozumiem, że komuś hałas może przeszkadzać, ale proszę Państwa, droga jezdnia Okulickiego od tych bloków jest naprawdę dość odsunięta. Bo to jest ten szeroki parking deptany, chodnik, trawnik i w głębi jeszcze trawnicze. Wejdę w słowo drzewa, tam naprawdę jest cicho. I oni są naprawdę daleko odsunięci. To jest raz. Jeżeli ktoś próbuje użyć argumentu, to co mają powiedzieć mieszkańcy na przykład osiedla Strusia, czy gdzie mieszkają blok, chodnik, ulica i się tłuką tramwaje. Tamci nie mają Państwo tramwaju. I teraz tak, pierwsze, oni chcą tam ekrany, koszt i tych ekranów, to są wysokie budynki, to zamykają przelot powietrza praktycznie, a oni są w samym dole. Zamykają cyrkulację powietrza, która idzie tym kanałem. I ostatnia sprawa, która tam naprawdę do tego się jeszcze wychodzi, że ja wspomniałem koszt tego, jaki byłby wielki do zrealizowania. Ulica Okulickiego jest przeznaczona do, jako jezdnia dwupasmowa docelowo. Oni nie dostaną nigdy pozwolenia na zabudowę ekranów, ponieważ tam jest jeszcze jednej wersji, czy Państwo radni starsi pamiętają? Tam jest wersja tramwaju na wzgórze Krzesławickie. Tak. Wzdłuż Okulickiego do końca na wzgórze. Nie dostaną, a oni z upartością maniaka muszą. I jeszcze ostatnie zdanie. My musimy to chyba wziąć, tak mówię uczciwie, może to nie jest popularne, na przeczekanie. Możemy występować, ale bez przekonania. Nie ma. Panie wiceprzewodniczący, popieram pana opinię. A ja mogę coś powiedzieć? Szkoda, że nie byłam w poprzedniej kadencji radną, bo bym chciała, żeby pan pisał dokładnie tak samo powiedział i celował ten palec poprzedniego radnego tego mojego okręgu, ponieważ on w swojej ulotce wyborczej nie tylko wszelki wobec ogłosił, że ekrany akustyczne na wysokości bloków na osiedlu Mistrzowice Nowe, kombatantów Okulickiego, aż do mojego bloku, aż do wulkanizatora Okulickiego 60 będą i on je postawi. Mało tego, będzie jeszcze przejście podziemne łączące nasz okręg ze szpitalem Rydygiera. Mam to wszystko na piśmie. Tak, i tam się podpisał pan X.
Pan Zbyszek, bo czekał cierpliwie. Proszę. Bardzo cierpliwie czekał. Podpisałeś się pod tym? Nie. 8 lat temu było coś takiego w dzielnicy, że była stworzona strefa ciszy. I między innymi, i między innymi z Akademii Górniczo-Ochotniczej była robione pomiary akustyczne, bo myśmy z osiedla oświecenia staraliśmy się, żeby wzdłuż osiedla oświecenia, czyli bloku 22-23, tam postawić ekran, bo tam faktycznie było, raz, że jest ta pasmówka, cztery pasy w jedną stronę i w drugą stronę i jeszcze na czerwony prądnik jest ta droga. I zrobiona została taka mapa hałasów. To już 8 lat temu było robione, do tej pory jest, nie jest weryfikowane to, ani nie jest realizowane. Dlatego ja mówię, że jeżeli tutaj na oświecenia czegoś takiego nie ma, to równie dobrze na Okulickiego też nie będzie. Zwłaszcza, że jak Wiesiek mówi, tam nie powstanie taki ekran. Ale po wzdłuż ulicy Bogomolca, słuchajcie, tam są te bloki postawione przy samej ulicy, ten nowy pomiar. Musi być pomiar, hałasu zrobiony, inaczej wiesz. Że to jest coś niesamowitego. Aha, jeszcze jedno. Można opisać tym mieszkańcom, że żeby zrobić coś takiego jak ekran akustyczny, musi być pomiar hałasu zrobiony w danych blokach, czy w danych mieszkaniach. Czy to jest zasadne, tak jak tu Wiesiu mówił. A zobaczcie, to może tu skarbowego, jak to się... dlatego mówię, musi coś takiego być zrobione. Proszę Państwa, dla mnie tak... Nie wiem, dlaczego się tak dzieje, że mieszkańcy cały czas napierają na to, to było na spotkaniu ze spółdzielcami, bo faktycznie odległość bloków od tych ekranów jest znaczna, to jest raz, nie wiem co by to dało. Dwa, mieszkańcy, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, że mieszkańcy, którzy mają bloki wzdłuż ulicy Szpital Jana Pawła, tam gdzie jest... Proszą, Kronicka, dokładnie. Tak. Proszę Państwa, to proszą o ściąganie tego, ponieważ mają jeden wielki smog, nie mają tam przebiegu powietrza. To, co z jednej strony wydaje się zasadne, wycisza, to z drugiej strony powoduje... Już. Jeszcze jedno zdanie. Słuchajcie, przecież ja pamiętam dokładnie, bo to przecież jeszcze dwie kadencje temu. Podobna sprawa była z ekranami przy ulicy Księdza Jarca, że na zachodzie. Tak, tak. I teraz nieco. Fiksują na te ekrany. Tak. Przecież jak były postawione, tam zaczęła się pielgrzymka, żeby najpierw zrobić szyby przeźroczyste, bo klienci do sklepu nie przychodzą, a potem się okazało, że nie ma takiego hałasu, jak mówili. I nie chcą. I teraz tylko przeszkadza, bo nie ma, siedzą jak w getcie. Właśnie. To, co chciałem powiedzieć, nagle się może okazać, że kombatantów stanie się takim getto, no bo nie dość, że jest... No oczywiście, że tak. Dobrze, dobrze, proszę Państwa, zastanowimy się na zarządzie, żeby dyplomatycznie, no bo... Tak. Ilość mieszkańców... Tak, tak, trzeba ich uszanować. Tak, ale to ja mówię, sprawdzić... Stanić drzewa i blastę. To jest pomysł, to co tak, tylko to jest znowu to, co ja tłumaczyłem. Z miłą chęcią byśmy nasadzili drzewa, tylko to nie jest nasz teren. Tak. My nie możemy, w pasie nam nie pozwolą tego zrobić. Z drogowym. Spółdzielni mieszkaniowej. No ale... spółdzielni podpowiedzi, żeby posadzili drzewa. Ale w pasie drogowym nie wiem, czy nie wolno. Ale słuchajcie, ale z tego, co mówi właśnie ten Akademik Górniczo-Ochotniczy, ten fachowiec, powiedział, że to właśnie co mówi, że drzewa takie tłumią hałas, krzewy, coś takiego, wiesz, bo to jest na odcinku 2-3 metrów jest ten hałas. I to trzeba ten hałas właśnie wygubić na odcinku 3 metrów. Jakby, tak jak mówisz, żeby jak się postawić drzewy, jak taki ekran, to raz, że to będzie zielone, że będzie to ładnie wyglądało i dwa im wygubi i hałas i ten zanieczyszczenia. Tak, a powietrze będą mieli czyste. No i trzeba porozmawiać z ludźmi i powiedzieć. Tak. Ale tak było rozmawiane, że było zasugerowane mieszkańcom, że należało posadzić drzewa. Problem jest taki, że to nie jest nasz teren, w pasie nam nie pozwoli posadzić, bo jest przebudowa, a na terenie ich nie możemy znowu posadzić drzew. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego pisma. Dotyczy wycinki drzew przy bloku nr 32 osiedla Bogatyrów Brześcia w związku z koniecznością wykonania przedłużenia chodnika prowadzącego do kościoła. Temat ciągnie się już też parę ładnych lat. Nagle chodnik się urywa. Ludzie wszyscy idą ulicą. Teren, choć mówimy o koło pawilonu, tylko od strony bloku. Teren należy do spółdzielni. Spółdzielnia powiedziała, że jest w stanie wykonać ten chodnik, nie ma żadnego problemu. Natomiast to są tam drzewa. Dzielnica wystąpiła z pismem, że oczywiście popiera działania i kibicuje. Tak?
Od 20 lat problem jest z dojściem do kościoła, można powiedzieć, że stronę się zapiasło. Wiesz, brakuje 20-metrowego chodnika, ludzie muszą schodzić na część ulicy, po to, żeby potem już dojść do chodnika. I dlatego podjęliśmy też inicjatywy też i rozmowy, żeby ten problem może też starać się zrobić. Zobaczymy, jak z jakim skutkiem. Proszę Państwa, sprawy bieżące. Przed Wami są książki, dzieło wielu ludzi. Książki te zostały ofiarowane dla radnych od księdza prałata Łuszczka. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie wiem, czy można kupić. Dostaliśmy tutaj bezpośrednio księdza prałata, także ja na pewno podziękuję w imieniu wszystkich radnych. Kupić pewnie nie, bo na GSB nie są, więc to jest... Proszę Państwa, terminarz. Spotkanie świąteczne z mieszkańcami Wigilia 19 grudnia bieżącego roku, godzina 13, klub kultury Kuźnia, o 7 złotego wieku 14. Będziemy starać się, tutaj dzięki panu Michałowi, mamie Michała, zrobić podobnie rok temu, że te paczki były faktycznie zrobione rzetelnie, w dobrych torbach, zrealizowane przez Real. Żeby już nie było jakichś przewożeń, to poprosimy, żeby oni 19 przywieźli nam bezpośrednio te paczki do Kuźni. Po spotkaniu z mieszkańcami mamy oczywiście sesję, zapraszam na sesję, godzina 17. Liczymy na obecność radnych. Tak, wiecie. Na Wigilii? Na Wigilii. Godzina 13. Kuźni, a 17. 6 listopada odbyło się śpiewanie przedszkolakami w Bursie. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznej z uczniami szkół podstawowych gimnazjalnych rościło się do bogatego września, było 14 grudnia, 4 listopada. Powiem, że jestem pod wielkim wrażeniem przedszkolaków, można oglądać zdjęcia. Taki profesjonalizm pod względem ubioru. I śpiewu. I zaangażowania. Chwilę czoło. Turniej sportowy z okazji niepodległości 8 listopada. Zespół szkolno-przeszkolny numer 5 oświecenia. Oddaję go panu przewodniczącemu. No to się trudniej tutaj, jak co roku z okazji właśnie Dnia Niepodległości, tutaj wielkie podziękowania dla Leszka Kieciela, pana Leszka za zaangażowanie w ten trudniej. Myślę, że wyszło w miarę dobrze, no niestety ja skończyłem trudniej na pogotowiu z dzieckiem. Ale dlatego, że było takie zaangażowanie chłopaków. Bo chłopak zalał rękę. Ale jedno pytanie. Bardzo z znaczy, najgorsze, znaczy później okazało się, że on tą rękę miał normalną 2 miesiące temu. Po prostu to jest chłopak. I coś tego poskłada. I dlatego jak się przewrócił, to spadł jakoś na rękę, bo to... Z tego wynika, że już nie dalej przez tą rękę. Tak. No, na to dokładnie wychodzi. Ale spokojnie. Ale tak jak tutaj przewodniczący Grzesiu mówi, bardzo duże było zaangażowanie dzieciaków. Bardzo duże było. Aż cieszy, jeżeli się widzi, jak te dzieciaki grają w piłkę. No. Nie to, co nasi kurcze pseudopiłkarze. Spadli dzisiaj. Znaczy, padły dwie tam sugestie na tym turnieju, które można rozważyć, żeby ten turniej był albo tydzień, tylko troszkę wcześniej, bo za dużo imprez się w tym tygodniu odbywa. I wiem, że jak się chodziło, że wchodziło do szkoły, to jedni śpiewali. Ale taka była jedna sugestia. Moja sugestia, jeżeli jest taka, to żeby może nie jedno ma dwie pizze na szkołę, bo to tak mało chyba, nie? Znaczy turniej niekoniecznie się musi odbywać w tym dniu sportowym, bo to akurat ten. Co innego jest śpiewanie. Tak. Panie Przewodniczący, rozważymy to z Grzesiem i z Leszkiem. Super. Znaczy ja się z jednego się cieszę, że na stałe jest to wpisane. Tak, w kalendarz. Tak, i szkoły szanują, wszystkie szkoły się zgłosiły. Tak, to też jest bardzo szczere. I powiem Wam, że naprawdę chyba sukcesem naszej dzielnicy jest to, że potrafią szkoły spotkać się na różnych imprezach, bo wspólne śpiewanie też wszystkie szkoły uczestniczyły w tym. Przedszkola potrafią usiąść razem, 8 przedszkoli i zrobić fajną imprezę, dogadać się. Tu jest chyle czoło zarówno przed dyrektorami placówek. Dlaczego mam się nie spotykać? Nie we wszystkich dzielnicach jest tak, że żeby ale u nas wszystkie dyrekcje... Jest szansa, że możecie się spotkać, wymienić... Dlaczego my radni nie śpiewamy? Ja czekałem, proszę Państwa, na Was. Ale Pani dyrektor była. Ja śpiewałam z panem przewodniczącym i z panem...
panem wypowiedzie. Ale, pani przewodniczący, zasugeruję tak, że na następny raz przygotować śpiewniki takie, wydrukować śpiewniki, nie ma problemu. Tak jest, kurczę, 14. Proszę państwa, ja pomyślałem, rozmawiałem wstępnie, żeby to miało tak, żeby mieszkańcy śpiewali u mnie, a na pewno by to robili, to należałoby to zrobić faktycznie 11 i przed lubą przy którejś, i wtedy, czy pytanie, czy szkoły wtedy przyjdą, poprowadzą nam, bo to naprawdę zmienia się szkoła, śpiewamy wspólnie, bo jest z góry ustalony jakiś harmonogram, trwa to godzinę, dokładnie 15-20 minut, nie więcej, nie męczy. I wtedy z mieszkańcami razem pracować. Już nawet wstępna była taka rozmowa z kiedyś problemem. Ale muszą być, panie przewodniczący, śpiewniki, żeby ci ludzie mieli. I wtedy byśmy wydrukowali normalnie na. Ja czy ja to było w kościele. Albo się w kościele się wyświetlało na slajdzie. Ja czy proszę państwa, już naprawdę nie dobrze. Już. Nasza kadencja jest taką kadencją, która zamyka pewne sprawy i następnym. Chyba takim sukcesem wspólnie z, trzeba powiedzieć, z radnym miejskim panem Ziębą, no wybudowano chodnik, który łączy osiedle Złotego Wieku z cmentarzem. On już jest na wykończeniu. Ukończeniu. Zostało zamontowanie tylko lamp. Następnym etapem będzie tylko uporządkowanie terenu koło tego chodnika. Mam nadzieję, że początkiem przyszłego roku i naprawdę zrobić piękne miejsce do spacerów. Zresztą to już teraz widać, ile mieszkańców tamtędy chodzi i korzysta z tego. Panie przewodniczący, jeszcze 8 lat. Proszę państwa, to jest tak. Więcej. Ale panu Siciarzowi też trzeba podziękować, bo on to też tam. Też. Proszę państwa. Tak, nie wiem, bo. Ale ksiądz. No ale pan Siciarz są rzeczy. Strasznie optował. Za tym oczywiście, tak. Troszkę za inną trasą, ale, tak, ale, no to coś. Ale jedno trzeba powiedzieć, strasznie fajny chodnik, 522 metry, to naprawdę jest... Tak, jest coś do zrobienia. Ale proszę państwa, praktycznie 1/3 to są schody, bo tak jest ukształtowanie, to jest skarpa. Myśmy tu rozmawiali, że to jest w tym sudole dominikańskim, to jest starodrzew nasz cały, park rzeczny, tak. Takich jest kilka w Krakowie. I tam się zrobiła praktycznie ścieżka zdrowia. Tam ktoś, kto jak z dołu sobie pójdzie do góry, to język może... Na każdego dobrze, że cmentarz na dole, nie u góry, nie? No ścieżka kończy się na cmentarzu, tak że... Sugerujesz coś? Ale warto tamtędy na spacer, choćby dla zdrowia. Dobrze. Panie przewodniczący. Zostały wyremontowane dwa perony na zajezdni autobusowej osiedla Złotego Wieku. Obecnie dwa remontorowiska i pętli. Tutaj było też, Michał zgłaszał, że chyba nie zostały tabliczki przyklejone. Natomiast z tego co wiem, to teraz tam stoją autobusy zastępcze, które przy tych peronach, które zamieniam za tramwaj do wożą mieszkańców. Jeżeli by się sytuacja taka to dalej stała, bo do 2 grudnia mają chyba remontować to torowisko, ile tak było założone? Tak. Chyba? Już mają opóźnienie. No to będziemy musieli pisać, bo rzeczywiście nie trafili się z przełożeniem tabliczek. Będę mówić. Bardzo mnie cieszy, bo tutaj już takie trochę do Agnieszki. Pamiętasz, jak przyszedł pan awanturujący się, że przejście do kościoła właśnie tam w okolicach Pępi jest zdezelowane, więc akurat się wyremontuje przy okazji. Został już robił nam długą awanturę przy okazji. Ostatnio taką sprawą wzięliśmy dzielnicy, trwają cykliczne spotkania z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych, tak zwane lekcje samorządowe. Dziękujemy. Jeżeli coś, zapraszam serdecznie. Proszę państwa, tyle z mojej strony, oddaję głos, jeżeli ktoś z państwa chciałby... Nie, nie ma. O. Ja jeszcze chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie i powiem szczerze, możliwą mnie własną dyskusję dotyczącą palenia węgla w naszej dzielnicy. No, uznaliśmy, że nas ten problem nie dotyczy, a smog, który pojawia się akurat w naszej części, to raczej wynika z tego, że są samochody, nie mamy obwodnicy, która by nam się najbardziej nam przydała. W związku z tym uchwała z naszej strony nie powstała, a bardziej się zastanawiałam, czy w związku z powyższym, że jest taka teraz, powiedzmy, nie, że jest takie parcie na to, żeby tym węglem nie gonić, że my jednak powinniśmy wypracować taką uchwałę, że niech nam zrobią obwodnicę, to nam to polepszy powietrze w naszej dzielnicy. Bardzo dziękuję. A czy to jest realne? Obwodnica? Że? Nie, nic.
Nie, czy to realne. Proszę, ja pytam, co? Nie, 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 węglem, czyli innymi śmieciami nas dzielnicy, nasze dzielnicy nie dotyczy. Jeżeli to nie było mówione, tutaj dwie kopalnie na piasku między blokiem 31 a 35 oddany został ten chodnik, którego zapomnieli wybudować. Jakby budowali bloki, bo wszędzie wzdłuż drogi było, tylko tam nie było. Bo popieli do mówimy. Ale to jest jedno, a drugie to nawet ja nie wiem, bo mi Agnieszka pokazała na zdjęciach, pomimo że ja tam byłem, nie zwróciłem uwagi na to, na uporządkowanie tych krzaków do działki, w kierunku działek na dół. No było. Ale zalewu. Zrobione bardzo ładnie. Ja tego nie widziałem, dlatego mówię, jestem pod wrażeniem, że tam jest to uporządkowanie zrobione. Było, proszę Państwa, to ja byłem na takiej wizji lokalnej, wspólnymi siłami, bo to nie tylko dzielnica, ale też trzeba podziękować MPO, ponieważ MPO się tu zaangażowało i ZIKI. Z trzech źródeł już poszły pieniądze, a zupełnie inaczej to teraz wygląda. A masa mieszkańców na te działy wchodzi. Szkoda, że to zrobiliśmy na zimę. Lepiej późno niż dobrze. Proszę Państwa, skoro nikt już... O, króciutko dwie sprawy. Oczywiście odpowiadając Pani Kasi na te wątpliwości odnośnie ekranów, to tylko chcę przypomnieć, bo Wiesław to pamięta dokładnie, że to była obietnica pana prezydenta, nie pana Graleckiego, tylko pana prezydenta Majchrowskiego, który był w Domu Kultury na spotkaniu i obiecywał, że te ekrany po prostu powstaną. No, ale to tak woli. Natomiast... Daję słowo panie Leszku, jeśli pan zrozumiał, chodzi natomiast mi o autoryzowaną ulotkę przez pana Gileckiego, o jego ulotce wyborczej i różnych innych jego wypowiedziach pisemnych, które sobie zbiera pod tym się podpisuje Adamiec. Źle nie zrozumiał pan Leszku, tylko sądzę, że nie będzie to tak w tej kadencji, że każdy radny sobie będzie przypisywał, ile on to zrobił dróg, ścieżek, chodników, wyremontował i tak dalej, tak jak niektórzy się nawet śmieją, jak to radny potrafi fantastycznie robić tutaj wszystko za jego kadencji, naprawdę się wszystko stało, działo, także troszkę umiaru w tym, co robimy i piszemy, to my tak gwoli wyjaśnienia. Natomiast pismo, które ZIKI tutaj kolejny raz kieruje odnośnie wszystkich rzeczy i zaniedbań z ich strony, prosiłbym, żeby Agnieszka się może uśmiechnie w tym momencie, bo już kolejny raz, kolejny rok powtarzam i kieruję o usunięcie liści przy w osiedlu Piastów, przy ulicy, przy rondzie piastowskim od bloku 1A. To jest teren gminny nasz. No i oczywiście przez 5 czy 6 lat oczywiście te liście dalej gniją, zalegają i proponuję odpowiedzieć im ZIKI-owi, powołać się na te pisma, jeżeli tam gdzieś znajdziemy, że po prostu do dnia dzisiejszego są te liście nieusunięte, niesprzątnięte. Oczywiście MPO przyjeżdża, zostawia to wszystko. Pas zieleni jest wysprzątany, natomiast liście na parkingach zalegają i to już w takiej grubości. No jak za chwilkę spadnie śnieg, no to jest bryja taka, że jak coś wysiada z tego auta, to rzeczywiście bagno. No, to już mówię, proszę sprawdzić dokumenty, bo mówię, to już tak troszkę się czka. No. Dobrze. Ja tak. No ale to jeszcze jesteśmy bezsilni. No, co do realizacji wpisywania sobie zasług, to powiem tak, no sukces ma wielu osób, porażka jest sierotą, już więcej komentować nie będę. O osiągniętych sukcesach się dowiemy na pewno przy ulotkach w przyszłym roku, jak to co zrobił. Będziemy zaskoczeni, to gwarantuję. Natomiast dzisiaj zwróciłem uwagę na to, bo widziałem, że tam sprzątali koło ronda Piastowskiego, tam koło pana bloku. Dzisiaj była tam ekipa i to dokładnie gdzieś w granicach godziny 14. W ogóle powiem tak, tyle interwencji, co my mieliśmy już do MPO, do pana Przemienia, do Zikitu, to Agnieszka jest świadkiem, zapewniano nas, że w tym tygodniu zaczną sprzątać. Faktycznie, do dzisiaj widziałem, jak Rebeka zaczęli zamiatać, zaczęli usuwać liście. Chociaż proszę Państwa, drzewa przycięli dwa tygodnie temu. I to leżało. Widziałem, że dzisiaj koło pana też były zamiatane liście. Proszę sprawdzić.
Sprawdzę to. Ale jedno zdanie, proszę Państwa, do tego, bo jest poważny problem z tym, bo naprawdę i Agnieszka, i przewodniczący, ja tam nie będę mógł, bo akurat telefonów nie wykonuję, no bo akurat pracę zdaniamy, ja nie tyle. Ale i piszę do to. Mamy problem ogólny, ponieważ miasto unika tego jak diabeł święconej wody, bo to kosztuje, a oni pieniędzy nie mają, się nie kwapią. Spółdzielnie do nas piszą nagminnie, wręcz już nie na zasadzie, że zwracamy się tam z prośbą, z wnioskiem, z żądaniem o sprzątnięcie, uprzątnięcie, bo oni wychodzą z prostego założenia, pewnie i mają rację, że skoro ich pani dozorczyni sprząta, to wiatr nawiewa im z miejskiego terenu, gminnego terenu, na chodnik i pani dozorczyni musi podobnie zamiatać, bo ona odpowiada przed spółdzielnią. My to rozumiemy. Dokładnie się tak dzieje. Dokładnie się tak dzieje. Pomimo, że się to mówi, dzwoni, nie, ja powiem, jestem realistą. Nie przyjdą w każdym miejscu i tego nie zrobią. Bo oni mają całe miasto i to jest straszny obszar. Wszystko się odbywa tak, jeżeli my dzwonimy, pytamy się środków, które mamy, jeżeli zawsze nie ma środków, działają, robią to na zasadzie działania prewencyjnego, proszę Państwa, ale jeżeli główny ciągnik komunikacyjny, ja nie mówię o jakichś wewnętrznych ścieżkach, gdzie to faktycznie czasami można nie dotrzeć, ale jeżeli ja jeżdżę codziennie, z 3 tygodni Kleberka wjeżdżam i od 3 tygodni nikt nic nie zrobił, to jest jakaś kpina. I podobnie dzieje się na innych osiedlach, nie wiem. Było zapewnienie, ekipa wjechała. Czy będzie, wysprząta nam to wszystko dokładnie, ile będą w naszej dzielnicy? Poczekajmy, zobaczymy. Natomiast no jedno jest pewne, zaczęli sprzątać. Nie, bo mówię, 14 nawet się to udało sprzątać nie tak dawno. Dlaczego u nas... No to idą właśnie, 16, ta ekipa... Może akurat się uda tutaj u nas też. Zobaczymy. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Zatem ostatnim punktem porządku obrad dzisiejszej sesji jest jej